Panie Filipie, przede wszystkim gratulacje najpierw o tej strzelonej bramce, bo chyba smakuje podwójnie taki debiutant w gol w Ekstraklasie. No tak, trochę mi ta bramka ciążyła, więc na szczęście udało mi się dzisiaj strzelić też w fajnym momencie, bo wygrałem z pełen 3-2. Jak ocenił Pan cały przebieg tego spotkania, trochę z punktu widzenia z ławki, trochę już później z boiska? No był to trochę dziwny mecz, bo wydawałoby się, że kontrolowaliśmy to spotkanie i nagle z wyniku 2-0 zrobiło się 2-2. Trochę niepotrzebne nerwy, no, ale tak jak mówię, na całe szczęście zdołaliśmy ten mecz wygrać i jesteśmy z tego szczęśliwi. Rzadko się zdarza, żeby podczas jednego spotkania było tyle wideo weryfikacji. W pierwszej połowie sprzyjała ona Wam, w drugiej połowie los uśmiechnął się trochę do rywali. Ale ostatecznie to Wy macie więcej powodów do zadowolenia. Zgadza się, też tam trwała chyba wideoweryfikacja podczas podyktowania możliwego trzeciego karnego dla Korony, także to było dosyć naprawdę dziwne, niespodziewanie, takie niespotykane. No tak jak mówię, na całe szczęście tak się nie stało, no i wygrywamy to spotkanie. To zwycięstwo było konieczne, jeżeli dalej przynajmniej cień szansy chcieliście zachować na walkę o obronę mistrzowskiego tytułu. Patrzycie w tabelę, czy koncentrujecie się jeszcze na tym ostatnim meczu, a reszta wyjaśni się wiosną? Tych meczów teraz było dużo i tak naprawdę skupiamy się na tych najbliższych, także cieszymy się, że dzisiaj wygraliśmy. Mamy nadzieję, że w końcu przełamiemy tą złą pasę w Białymstok i też uda nam się to wygrać. Trzeba powiedzieć, że ta bramka to też takie potwierdzenie Twojej dobrej formy z ostatnich tygodni, bo już był gol w pucharach, teraz jest gol w lidze. Ty czujesz, że zrobiłeś progres w ostatnich miesiącach? Myślę, że tak. No, też ważne jest to i to muszę powiedzieć, że trener daje mi szansę, żebym grał na tym boisku, cieszę się z każdej minuty. I tak jak mówię, no, to doświadczenie cały czas zbieram, bo jestem młodym zawodnikiem i mam nadzieję, że ono będzie funkcjonowało w przyszłości. Dzisiaj wszedłeś na pozycję numer 9, zastępując Mika Isaka. Ostatnio grałeś z nim w duecie. Ty się dobrze czujesz, grając jakiś taki podwieszony pod właśnie Mikę zawodnik? No myślę, że tak. No, tak jak już trener może niejednokrotnie wspominał na konferencjach, czy ja też wypowiedziałem się w wywiadach, że jestem zawodnikiem, który może grać nawet na trzech pozycjach. Także zależne jest to od sytuacji na boisku, jaka występuje. Dzisiaj też Mika miał pewne problemy, więc wszedłem trochę wcześniej. Tak jak mówię, no, nominalnie pewnie jestem tym napastnikiem, ale też mogę grać na innych pozycjach. Panie Filipie, wracając jeszcze do tego meczu, bo choć cieszy zwycięstwo, to martwią te fragmenty, kiedy Korona, niezależnie, że kończyło się to wideoweryfikacją, ale stwarzała sytuację, po której były rzuty karne, daliście się na kilka minut zepchnąć do defensywy i była nerwówka przez to. Myślę, że tak, ale to było bardziej spowodowane naszymi trochę błędami indywidualnymi, bo te głupie straty pod koniec spotkania napędzały Koronę i na pewno musimy się ich wyzbyć. Teraz będziemy mieli trochę więcej czasu, żeby popracować w treningach, no bo będzie to bodajże pierwszy taki cykl treningowy, w którym będziemy mieli 6 dni do następnego meczu, więc na pewno ten czas regeneracji takiego przygotowania do następnego meczu będzie większy.